Jesteśmy znowu. Co berwiesz? Jest! Moim państwie jest Kalan! Teleportowało go! Teleportowało go! Najpierw najlepiej Larsona, potem Kalana! Możesz przestać! Będziesz krwawić! Zabiję cię! Się uleczył, szamę. Właśnie, do piachu. Kalan będzie tam dalej. Po kolei będziemy. Zatrzymaj się, mora. No widzicie, ja nic mu nie robię. Jestem źle ustawiony.
jeszcze go nie zarąbałem. Chodź tu, Kalan. Tylko poczekaj, chłopcze. Zatrzymaj się, Mora. Ja to lubię słyszeć. Robimy to porządnie, tak jak się należy. Weźmiemy mu młot. W poprzednim filmiku mówiłem, gdzie jest młot. Ale pokażę, może ktoś nie chce, chce wiedzieć. Najpierw Larsona. Ustawa to najpierw zacząć od Larsona. Larson ma cięższą drogę niż... Gla teleportuje Kalana, a Larsona nie. Dziękuję. Uratowałeś mi tyłek. Myślałem, że skręcą mi kark. Nie żywię urazy. Chcę się nauczyć starożytnej sztuki kowalstwa. Przysłał mnie Ingvar. Muszę zdobyć aprobatę wszystkich wytapiaczy rudy. Schowałem mój stalowy młot w krzakach, niedaleko stąd. Znajdź go, a będzie twój. Powiedz też Ingvarowi, że nie mógł sobie znaleźć lepszego czeladnika. Teraz mi nie obchodzisz w ogóle. Teraz po górach sobie poskakamy i koniec. I koniec. Koniec, koniec, koniec. Zrobiliśmy to. Teraz już możesz wracać. Wiedziałem. Jak to się robiło? Najpierw płotka. Tutaj tak. Ja wolę tak chodzić, wiem, że to jest trudniejsza woroga, ale...
To pedara jest szybka jazda. Tu jest. Przysyła mnie Ingvar. Po co? Nie mam już nic wspólnego z moim klanem. Ingvar wysłał mnie na poszukiwanie wszystkich wytapiaczy. Mam zdobyć ich aprobatę. Nie. Powtarza błąd, który sam niegdyś popełniłem. Masz jakiś problem? Tak. Szkolenie cię doprowadziłoby jedynie do kolejnych śmierci. Tak jak z moimi czeladnikami. Przeklinam dzień, w którym wysłałem ich na poszukiwania. Powiedziałem nie! A jeśli wykonam zadanie, które zleciłeś swoim czeladnikom? Nie. To zbyt niebezpieczne. W Nordmarze wszystko jest niebezpieczne. Dobra, ale nie mów, że cię nie ostrzegałem. Jeśli uda ci się zdobyć te składniki, będziesz mieć moje błogosławieństwo. Zrobię, co sobie życzysz. Co mam zdobyć? Róg cieniostwora. Oto składniki. Teraz możesz wykuć broń. Naprawdę ci się udało. I wciąż żyjesz. Tak, teraz musisz już tylko wykuć miecz. I tak zrobię. A ty wrócisz do Ingvara z moim błogosławieństwem. Powinien cię nauczać. Moim zdaniem jesteś gotowy, aby poznać tę sztukę. No dzięki ci, no. Myślałem, że tego już nie usłyszę. No. Ingvar, gdzie ten baran Ingvar? Nie tu. Mógł, umiał do niego pójść. No to mam. Tak. Cek. Cek. Chodź. Nie śpi, Ingvar. Czego chcesz? Obudź się. Pozostali wytapiacze udzielili mi swojego poparcia. Więc postanowione. Będę cię uczył. Naucz mnie czegoś o kowalstwie. Pokaż mi, jak kuć broń z czystej, magicznej rudy. Jeśli chcesz wykuć broń z czystej rudy, musisz wyrobić w sobie intuicję. Korzystaj wyłącznie z surowców, które według ciebie będą pasować. Zacznij pracować, kiedy wszystko już ucichnie i ostrożnie obchodź się ze sztabką. Kiedy płomienie zaczną tańczyć na rudzie, oznacza to, że wystarczająco się rozgrzała. Następnie dowolnie uformuj rudę na kowadle. 25 punktów, oj. No to kujemy kowadło. Miecz przodków, moc przodków. Brakuje mi składników. Rubinowe ostrze, nie mam rubinowego ostrza. To się zrobi, wiem do kogo tu by polecieć. Do komuś sprzedałem rubinowe ostrze, to jest Redok? Kripdan? Redok. Tak, Redok. Rubinowe ostrze. Nie posprzątałem tam przy kopalni. Można było się obłowić po pas, bo było z 50 tych orków. Pokaż mi. Rubinowe ostrze. Tak. Ile to chcę? 8000? Topór rzeźnicki, Borger. Tu jest kowadło. Do hardcora, umiemy z... Nieważne gdzie, ale zrobimy to tak jak porządnie. Kani młota. Kani młota, zrobimy to porządnie, tak jak trzeba. Pan mu nakazał. Oznam, tylko przestań się odbijać. Sam mógłbyś. No to mamy. Najlepszy miecz świata.
brakuje mi składników. Czapka magicznej czystej rudy. Człowieku, czego chcesz? Kto to ma? Zaraz sprawdzę. Chwila.